po moście mostą się obiektem różnych sporów krympasko-bielskich. Krympasany twierdzą, za oni most budowali, a bielany zaś ze oni fundamenty kopali. Nie dość, że to wydarzenie doprowadziło do kłótni między dwoma wsiami, to jeszcze spowodowało rozłam we wsi. Z tego powodu na dole wsi zawrzało i dolanie utworzyli koło pod nazwą Dolanie Górą. I na górze wsi tak samo zawrzało i górzanie otworzyli drugie koło pod nazwą Gorzanie Górą. Te dwa ugrupowania będą się starać o mandaty wyborcze. Które ugrupowanie będzie miało więcej lajków na Facebooku, to będzie rządzić Białej. A teraz sprawa druga. Nowy program Rady Sołeckiej Imigrant Plus. Podczas ostatniej sesji Rady Sołeckiej przewodniczący Rady przedstawił nowy program mający wspomóc imigrantów. W Nowej Białej mamy dość dużo pustych chałup. Można by tam uchodźców ulokować. Chałupy są piękne, zadbane, poremontowane i piętrowe, a sopy obite blachą kuloodporną. Uchodźcy dobrze i bezpiecznie by się tam czuli. Codziennie każdy mieszkaniec z Nowej Białej byłby odpowiedzialny za całodobowe wyżywienie i spełnianie wszystkich zachcianek takiego imigranta. Bardzo ważne jest to, aby taki uchodźca był zadowolony z pobytu w Nowej Białej, wtedy mu nic głupiego do głowy nie przyjdzie. Sprawa trzecia. Kronika kryminalna. 29 lipca o godzinie 6:30 rano na ulicy Obłatowej w sklepie Groszek policja zatrzymała kilku stałych klientów obywateli Nowej Białej w stanie skazującym na spożycie wysokoprocentowego alkoholu. Butelki po tych napojach podejrzani mieli mieć ukryte we filcokach. Jak donosi nasz reporter Stanisławka, będący na miejscu zdarzenia, ujawnił, że dzielnicowy przeprowadził rewizję również przy sklepie GS-owskim na dole i u Jacka, gdzie także doszło do zatrzymań. Policja twierdzi, iż była to akcja pod pseudonimem Wódko Pozwól Żyć, gdzie Nowa Biała zajęła pierwsze miejsce w mandatach za picie pod sklepy wódek czystych i alkoholi różnogatunkowych. A teraz ogłoszenia płatne. Podwyżka tym mleka! Raz w miesiącu po 15 jurgowiu będzie skupował każdą ilość mleka po 6 rano po 2,20 za litr. Ogłoszenie pani Sołtys. Pani Sołtys prosi nie stawiać woli jeden na drugim, powtarzam, jeden na drugim, ponieważ zasłaniają widoki turystów. Od przyszłego tygodnia pani Sołtys będzie przeprowadzać kontrolę w wyżej wymienionej sprawie. Niezastosowanie się do rozporządzenia skutkuje wysokimi mandatami w wysokości pół litra mleka i worka gruli, które zostaną przekazane na cele dobroczynne, czyli na straż. Praca szuka człowieka. Pilnie potrzebny juchas i pomocnik pracy. Uwaga! Płatne z góry! Więcej informacji pod numerem telefonu 555-666-777. A teraz
o godziny komendanta Straży Pożarnej. Komendant prosi wszystkich strażaków, co by się nie dopili na dzisiejszym festynie. No bo kto bez krzyżą? A teraz przedstawię Państwu wiadomości sportowe. W minioną niedzielę jednostka Straży Pożarnej Nowej Białej w składzie Paweł od Giergasa, Daniel od Kaprona, Cyrył od Tyrwosa i gościnnie Łukasz Sirockiego zajęli trzecie miejsce w konkurencji Gardowsko-Robota na drugim pikniku w Białce Tatrzańskiej. Od 13 sierpnia zaczyna się jesienna rozgrywka meczów piłka. Klub sportowy Łęgi Nowa Biała prosi o liczny udział w kibicowaniu. O, jestem na tą wiadomość z ostatniej chwili. W dniu dzisiejszym nasz klub sportowy Łęgi Nowa Biała zajęli trzecie miejsce w turnieju o Puchar Gminy Nowy Targ. Brawa dla nas! A na zakończenie przedstawię Państwu prognozę pogody. Dziś wieczór pogoda ma być piękna, także spokojnie można siedzieć do rana na festynie. A co będzie jutro, to sami widzicie i se przepowiecie, jaka będzie pogoda. Bo my sami, ani nasi najmądrzejsi meteorolodzy tego nie wiedzą. Albo będzie loć, albo będzie świecić. Jutro się okaże. Dziękuję Państwu za uwagę i za poświęcony mi czas. Żegnam się z Państwem, Krystyna Czubówna, a to był News Bielski 24.